Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziś otwieramy, oddajemy do użytku szpital modułowy, który powstał w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego. Cała koncepcja, plan, pomysł tego szpitala jest rezultatem doświadczeń, jakie zostały zebrane przez lekarzy i pracowników Wojskowej Służby Zdrowia podczas misji rok temu w Lombardii. Ten pomysł sprowadza się do stworzenia szpitalu modułowego. To nie jest szpital tymczasowy, to jest szpital modułowy. Na czym modułowość polega? Polega na tym, że mamy właśnie 5 takich oddziałów. W jednym z tych oddziałów jesteśmy. Oddziałów, w którym z każdym jest 12 łóżek. To jest szpital przygotowany, żeby pomagać najciężej chorym, którzy zostali dotknięci przez COVID. A więc opieka medyczna zapewniona przez doświadczoną kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego, samo rozwiązanie techniczne wynikające z doświadczeń pracowników WIM-u nabytych w Lombardii, zapewnienie bezpieczeństwa również, a może przede wszystkim najciężej chorym. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, żeby uwolnić łóżka dla pacjentów niecovidowych. Dlatego, żeby skoncentrować swoją uwagę właśnie na pacjentach, którzy zostali doświadczeni chorobą. Dlatego, żeby zastosować doświadczenia, żeby zastosować rozwiązania. Kiedy zaraza minie, to ten moduł zostanie, ten szpital modułowy zostanie, będzie służył jako ośrodek szkoleniowy dla Wojskowej Służby Zdrowia. Może być przenoszony w inne miejsce, a więc możemy go wykorzystać również w przyszłości. Chciałem podkreślić, że jest to rozwiązanie unikalne, jest to rozwiązanie wyjątkowe. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa przed trzecią falą epidemii. W zasadzie już jesteśmy dotknięci trzecią falą epidemii, a więc jesteśmy przygotowani, żeby nieść pomoc najciężej chorym. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby tak jak to dzieje się od roku, żeby Wojskowa Służba Zdrowia wspierała cywilną służbę zdrowia. Chcę podkreślić, że żołnierze Wojska Polskiego są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Bardzo dziękuję panu generałowi i całemu zespołowi Wojskowego Instytutu Medycznego. Przede wszystkim za zaprojektowanie tego rozwiązania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego szpitala. Mogę powiedzieć tak, że jesteśmy gotowi, żeby pomagać najciężej chorym. Tu właśnie w Wojskowym Instytucie Medycznym jesteśmy gotowi, bo mamy wdrożone rozwiązania, które zapewnią pomoc tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują.